Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Udało nam się otworzyć tą oto wspaniałą skrzynię i w związku z tym idziemy dalej. No, wydaje mi się, że raczej chyba tędy powinniśmy się przedostać. Tutaj raczej na spokojnie w dół. No, elo. Ty wściekły elfie, czemu one są takie silne niektóre? Dobra. Raz to mnie wkurzył. Więcej już ich nie było. Ej, ja tu robię wykończenie, a oni mi tu kurde od tyłu dziabią. Ty wstręciuchu! Kto ma lepsze ataki? Masz. Kurde, no nie da mi pozbierać. Dobra, mamy to. Spoko, że tu jest trochę tego właściwie życia. Jeśli chcesz porzucić to stworzenie, odejdziemy. Nie, no nie, nie chcę go porzucić. Ale jeżeli mamy zabić tyle ciemnych elfów, to... Pamiętam pewnego chłopaka, który kiedyś rzuciłby wyzwanie całej armii draugrów, byle tylko ocalić ranne zwierzę. Ale to nie są draugry. To elfy. Chcę się upewnić, że nie popełnimy tych samych błędów. Nie zawsze warto się wtrącać. O Jezu, szczur. Oho, a co to za wspaniałości? Stawiam, że gdzieś powinien być. Aż kociołek. Uważaj, Atreusie, bo tutaj by cię odstrzeliło, to nie fajnie. Teraz tak, tu możemy iść na wprost. Ale tu coś jeszcze jest. No jak to dziabnąć? Czy tu jest jakieś lustro? Czy coś? Czekajcie. Dokładnie, no bo inaczej bym tego nie widziała. Spróbujmy to od góry zrobić, bo kąt jest nie taki. O! Nie. No i mamy skrzynię z materiałami, więc elegancko. No i dobra, myślę, że możemy teraz iść śmiało, próbować Atreusie. Sporo tu jeszcze tych diabongów będzie do porozcinania. Już słyszę jaszczurki, małe gady, no. Kurwa, jeszcze wybuchają z kisice małe. Dobrze, czyli teraz tak. Jakby tu pyknąć. Tu mamy tu. Tam jest jeszcze takie do odwracania. A czekajcie, jak ja bym sobie to... No jeszcze jak trafię, nie? Nie, chyba za daleko to jest. Tu nie pyknę. To
Też nie jest ten kąt. O, tu coś jest. Chyba nie. Chyba też niekoniecznie o to chodziło. A raczej to będzie za szybko, żeby to zrobić wszystko w jednym. Kurde, dobra, bo tu są trzy. Chyba, że te dwa najpierw uda mi się. Po prostu, czy nie? Zapnijmy. Nie, kurde, czyli tu są trzy aż. Spróbujmy. Kurde, no to jest. Z tej bańki. Też nie. Jakby to dziabnąć? Tu nie widzę, żebym miała możliwość dostania się do tego kociołka. Szkoda, że to jest tak daleko. Chyba, że mi się uda. Nie. Ewidentnie z tej odległości nie mogę tego dziabnąć. O! Ale przypadkowo udało mi się to ogarnąć, więc spoko. Nie mam nic przeciwko. Tu jeszcze jest jakiś dziabąk, ale to chyba raczej wątpię, żeby był pojedynczy. Więc chodźmy dalej. A czy ja się tutaj tylko do tej skrzyni dostanę? Tu jeszcze coś mamy. Jakieś podwójne. A, potrójne, dobra. Cofam. A, okej, dobra, czekajcie, bo faktycznie tutaj jest to lustereczko. Które raczej powinnam chyba w prawo wrócić, tak przynajmniej mi się wydaje. Czy ja tak głowę podniosę? Kratosie, spróbuj. Mech, ciężko. Może spróbujmy do siebie mimo wszystko. Kurczę, no. No ja bym to bardziej w prawo obstawiała, ale... tej bańki to tak średnio widzę. A gdyby tak, to bo tylko w to leci, a to by musiało tu. No przesuń się ty roślino, bo kurde nie mogę tu pyknąć. Chyba, że ja powinnam w to z innego kąta uderzyć, czekajcie. A nie, nie przejdę tutaj. Czyli ewidentnie muszę to zrobić z tej bańki. Spróbujmy zatem. Nie, no to idiotyzm, bo tutaj to mi to nic nie da. Chyba, że uda mi się to jakoś najpierw z lewej strony ogarnąć, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Dobra, z tej to w ogóle nic. Czyli tak jakby pozostajemy przy tym, że to będzie z tej strony. Ciężko się tu dostać w jakikolwiek sposób bym chciała. Ewentualnie tu pod jakimś takim dziwnym kątem bym mogła coś pokombinować. Ale ja muszę teraz tak stąd odbić
tu. To się tylko w tą bańkę odbija. Wejdźże w drugą stronę czy coś. Tintegest. No nie, tylko chciało tylko to. To mnie tak średnio satysfakcjonuje. No nie wydaje mi się, żebym tu się musiała kurde tak wyginać, bo to aż trochę traci sens. Chyba, że gdzieś tu coś jeszcze jest, a ja tego nie widzę. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Tylko co to mi da, jak to się w tą bańkę ogarnie? Czy tu dziurą coś? Niekoniecznie. Spójrz, tamta bomba powinna pomóc. Dobra, cofam to. Mam wrażenie, że cokolwiek zrobimy w Alfheimie, wyrządzamy ciemnym elfom krzywdę. Przyszliśmy tu, żeby pomóc temu stworzeniu. Wiem o tym, ale to zwykle ja nalegam, żebyśmy uratowali jakieś zwierzę. Dlaczego tak ci zależy? Czy jest coś, o czym mi nie mówisz? Nie. Aha. Dobra, to teraz u góry jest skrzynia. To tak jakby korzystając z lustra, może udałoby mi się przeciąć te trzy u góry, chociaż nie jestem pewna. No nie, ewidentnie nie jest to nasz kąt. To widzę, że się tu trochę pobawimy. I teraz znając życie, stąd uda nam się to pyknąć. No i elegancko, tak to można. Teraz tak, pytanie za 100 punktów. Perfekcyjnie. Mamy to. O ty! Parszywku. Nad tobą uważaj! Dobra, poszło. Chodźmy dalej. Gdzie jesteś ty, diabongu? Dobra. Gdzieś tu coś jeszcze jest. O. Zabij smory. Patrzę też na te zadanka, nie? Bo też mam jakieś konkretne ilości tych, że tak powiem, do pokonania tych przeciwników i dostajemy za to jakieś dodatkowe nagrody, co jest mega spoko. Kurczę, co to za ściany? Wygląda jak jakiś... Wow, dotarliśmy. Co to jest? Na ducha Gefion. Jakaś meduza. To największa hawgufa, jaką kiedykolwiek widziałem. Ona nie tylko cierpi, ale próbuje śpiewać. To pieśń piasków. Z reguły raczej nie śpiewają pod ziemią. To ona wywołała burzę? Ano, sądząc po materii gniazd, które ją przytrzymuje, hawgufa tkwi tu od kilkunastu zim. Spokojnie, Lunch. Uwolnimy cię. Co to za imię? No,
Poprzednia kałamarnica nazywała się Dieser, więc... O, Rajciu. Doceniam komediową ambicję, ale... Dobra, tu mamy jakieś przejście. Gra słów. Niemal żenująca. No trudno. Zdarza się najlepszym. I teraz... O, patrzcie, kurczę. No, to rozumiem. Uratowana? Czy tam jeszcze coś zostało? A, kurde, jeszcze to. Chyba może się już ruszać, Pykło. Ale wciąż nie może uciec. Większość materii gniazd zniknęła. Uwolnimy ją na powierzchni. Otwórz klatkę z materii gniazd na powierzchni. Okej. A, dobra, czyli tutaj nam się odblokowało przejście. Dlaczego ją tu uwięzili? Hawgufy słyną z tego, że się zagrzebują, więc nie obarczałbym całą winą ciemnych elfów. Ale jest uwięziona w gnieździe. Materia gniazd nie należy do ciemnych elfów, tak jak i światło nie należy do elfów światła. To jeden z naturalnych zasobów Alfheimu, z którego korzystali już ich przodkowie. Mimo że elfy światła ochoczo pozbywają się materii ze swojej strony, ciemne elfy znalazły dla niej zastosowanie, tu, na pustkowiach. To pozbywając się materii gniazd, szkodzimy ciemnym elfom? Chcesz zostawić to zwierzę w potrzasku? Nie. Więc uwolnijmy je. Dobra. Tak, czekałam, czy coś mi tu zaraz wyskoczy, ale wychodzi na to, że chyba mamy super miejscówkę z fajnymi nagrodami. I skrzynią. Szepcząca płyta. Element rzemieślniczy. Pasy barkowe blasku. Pokaż. Pasy barkowe blasku poziom 4. O. No to biorę. A mogę je upgrade'ować? A to nie tutaj. Kurde. Ciekawe, czy jest możliwość ogarnięcia sobie jeszcze upgrade'u w sklepiku. Fajnie by było, nie powiem. Dobra, tutaj jeden dziabąk był. No dobra, jest nasz powóz. Kliknijmy na mapę. Bo teraz tak, tu jeszcze mamy jakąś rzecz do ogarnięcia. Tutaj jeszcze jest kwestia tego zadanka. Dobra, chodźmy najpierw ogarnąć to. Czy to tutaj? To tutaj! Możemy przeciąć więzy Hawgufy! To tutaj. A, dobra, to kółki. Chcą. Dobra, ale czy to będzie... Oczywiście, że tak. To Hawgufa. Wydaje się dużo szczęśliwsza. Ej, i burza minęła. Ano, może w końcu wkradniemy się w łaski naszych drogich przyjaciół, ciemnych elfów. Słuchaj, ojcze. Dzięki, że nas tu sprowadziłeś. Ale nie musisz za wszelką cenę odwracać mojej uwagi od Ragnaroku, wiesz? Wcale nie o to chodziło. Nie? To po co naprawdę tu przyszliśmy? Nie przyszło ci do głowy, że chcę tylko spędzić z tobą trochę czasu, póki jeszcze może? Serio? Nie wiemy, co nas dalej czeka. Dobra, widzę kuka. Ale jeśli nadchodzi Ragnarok, chcę się cieszyć każdą możliwą chwilą. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję, że nas tu sprowadziłeś. Bardzo się cieszę. Ja również. Mamy to. Ej, a czy w ogóle jest jakaś możliwość przywoływania tych naszych... tego naszego powozu? Czy niekoniecznie?
No bo nie powiem, fajnie by było, jakbym sobie mogła przywołać. A, dobra, on chyba za mną po prostu łazi. To spoko. Jeżeli tak to się prezentuje. No dobrze, moi kochani, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!